Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Metal Gear Solid 5. Za dużo Solida. Metal Gear Rising Revengeance. Jesteśmy, zaraz po tym jak skończyłem, cały czas intryguje mnie, dlaczego Mistral nazwała Raiden, bo tego nie powiedziałem w trakcie walki, a chciałem, ale się za bardzo skupiłem na walce. Zastanawiam się, dlaczego Mistral nazwała Raidena Kubą Rozpruwaczem. Jack the Ripper. Tak jak ja się nazywam. Chyba Raiden, a jeszcze najlepsze, Raiden zbył w ogóle jej gadkę od przeszłości. Tym bardziej jego przeszłości, czyli nasz protagonista ma coś do ukrycia. Albo raczej coś, o czym chcę zapomnieć. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K-9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. Okej, czyli naprawiliśmy sobie pieseła. Chyba. Jeśli dobrze rozumiem, naprawiliśmy tego pieseła, którego pocięliśmy. Zajebisty blend. W ogóle nie widzę. W ogóle nie. Mariachi. No? Cyborg? Sumero. Nie? Jakim cudem on pomyślał, że to jest że on jest mariachi? To blendowanie ci trochę nie wyszło, Raiden, mam wrażenie. Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. ¡Vámonos ya! O, okej. Chyba, że tak. No to wyszło mu to blendowanie zajebiście. It's Raiden. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI. They're also involved with the cartels and human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection. Sneak into the lab and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Jak za dupca do przodu! UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Jak poleciał skubany. Ja się ruszyć nie zdążyłem, a ten już tam poleciał. Ok.
bardziej niż pewne, że osądzę zwyczajnie. To jest ten Black Crocodile? No tak, to jest nie krokodyl, tylko pieprzony goryl. Jezu, i zaś ty tego pieprzonego parowania, czy parowania, unikania nie sprawdziłem, gdzie jest. Ja to mogę pani sparować. Lma. Super, i pasta się zużyła. A szkoda. Jak B? Jak szybko ja go mogę rozwalić w tej walce? I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Jezus! A on gdzie? Kolejne do blokowania, a ja stoję jak debil. Gdzie? Na. Aha, strzelił mu właśnie pociskiem prosto w ryj, on sobie nic z tego totalnie nie zrobił. No. No. No to tym bardziej. Pewnie wbiegnij se w niego jeszcze! Świetnie, akurat go tak przeciłem, że... momentalnie po prostu zdałem wszystko. Nie umiem się wysłowić. Momentalnie tak go przeciąłem, że... zniszczyłem te... Zbudzenie, które się wyciąłem, aż tak naprawdę. Okej, okay, czy tu jesteś schowana? Nie. Nic a nic. To jest tylko... Chyba było takie przejście, żebym ja mógł się gdzieś schować. Którą? Też nie, jest zadowolona. To tędy tylko zostało. Right. There is a boy in these sewers. O! To chłopak. Właśnie! Rocket. Sub
super. Ja chciałem zdjąć z dystansu, ale nie, pewnie. Prawie lepiej. Wow! Serio, bez damage'a? Jak? Przecież dostałem chyba dwa razy. Okej, dobra, tym razem jednak gra niewiele lepiej. No i dobrze. Bardzo dobrze. Co, boss czy po prostu kasetka? To jest ten chłopak. A czemu ja nie mogę rzucać nożami? What the flaming fuck! Co to za jakieś tyranozaury? Stary, to nie są wojownicze żółwie ninja, mordo! No kurde, serio?! Miał być takie swagerskie wylądowanie! Czyli się oszukany przez grę, autentycznie! God bloody damn it! To chyba jego najmocniejsze, a to właśnie zawsze był sparowany, tak po prostu. Albo po prostu tak mi się wydawało. Raczej tylko mi się wydawało. Bratni, gdzie się tam? Zginął? No nie! Dalej zipie! Już? No już! Poważnie. Po co? Po co na siłę przyjmuje? C? Wow, dziwo B. Okej, rozkrytowane. Estás bien? What you say? Oh. Me a Guyanese, from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Raiden. My name's George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No, I'm looking for bad guys. Our damn Skonta research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them scunt, nah? Nah, I guess you're all right. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Oh, maybe live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this good knee dressed like the mafia say, hey, boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother scunt don't put me on a rass boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at the zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them scunt wanna do. Snuff us out. And got all day organ. So you ran? Uh-huh.
Is Shame not a bad-ass robot ninja man, same as you? Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms and black clothes that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dump the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of that technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Let's go. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? Mogę spróbować. O, szósta misja odblokowana. Czyli co, postawę 4 minąłem? It's a box. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Czy? Mam do wyboru? Jest pudełko. Jak Big Boss. Ale w sumie z tego co się... No to mi się udało pracować z pierwszym. Z tego co się zryfowałem po wieki... O Jezus Maryś, trzy. Ja z jednym mam problem, to z trzema. No może restarcik. Jeśli mogę, to z wielką chęcią zrobię to jak najdłużej po cichu. Boże, nie pierwszy z tą bramą! Myślałem, że mogę go tak wyciąć z tego! I co, nie ma takiego ciekawego zabijania? Czemu nie? Czuję się autentycznie zawiedziony. Ja chcę po cichu, to tylko z góry. Co to jest shit, to be honest? To nie jest... Nieważne. Da, pewnie! Po prostu jest jakieś 20 różnych ścian jeszcze. Musiałem mieć, bo jest takie pudełko do wzięcia. Jest... Wow, to nie zepsuć, naprawdę.
Gdzie? Halo, gdzie jest kontra? Again, where kontra? Ważne. Puść mnie do nas, te cholery! Dalej, muć! Już czekam, aż zobaczyć filmy, na których gościu będzie to przechodził. Mnie, że bez damage'a, to jeszcze złapi te pieprzone małpy na dwa kędożone ataki. I to ich własne! Miałem dwa razy to oznaczone, że mogę zrobić zandację, co? Po co? Jezu, jak tu się robiły normalne uniki? Jedyna rzecz, której mi tu brakuje w takiej walce. To zrobienie pierdolonego uniku! Zajebiś. Dobra, tak. Mam z głowy chociaż. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Aha, okej. Okay. Czyli nie zgarnę sobie tej góry, tak? Może uda mi się jakoś tutaj wskoczyć. Nie? No come on, typie! Super, i przez to, że z nimi walczyłem w takie nic, teraz nie zgarnę tego, a to może być jakiś upgrade dla mnie. Także przejmę tę walkę dodatkową. Nawet tu nie będzie kolejny gorilla, proszę. You're under attack! Co to jasnych cholery jest? Jakiś bot, czy co? Ma być eska za to. They keep on coming. Świetnie. Oczywiście nie mogą być za łatwe, no. Raz, dwa, trzy. Cztery i by. Rypał! I... Full! Ha!
Cóż, ile sędzio? Dwa kolejne i co? Ile jeszcze będzie? 15? Jak ja normalnie mam z tym taki problem, nawet nie chcę myśleć, co się z tego przydarzy. Bo na jeszcze wyższym poziomie trudności. Serio? Z jakiej racji anulował mi to cięcie? Raz wiem, ale tego poprzedniego nie wiem. No teraz strzelam, że będzie B. No tak idealnie w kółko właśnie przyczyna. Wow, nawet że A dostałem. Jestem autentycznie zaszokowany. Naprawdę, byłem święcie przekonany, że dostanę B albo gorzej. Ale proszę, dostałem A. Jakże mi miło. No kurde, i prawie udało mi się wskoczyć, no. No ej, prawie. O, jest, dobra. W sumie nie, czy nie muszę tędy iść tak naprawdę. Tak wygląda. Zajebiście! Pięknie, naprawdę pięknie. Dobra, nieważne, i tak będę tutaj potem wracać, żeby tę misję masterować, więc idźmy może z fabułem. Oczywiście jest to przed... Righty, I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. Okej, lab jest gdzieś tam. Fuck you, mate! For real! Fuck you! Hej, już? A nie, to znaczy nogę uczyć. On skam, proszę. Ja nie wiem, czy to samo się za rozwalenie tego w taki sposób, czy... za ucięcie mu nogi, ale... Nie to tam podobało. Oczywiście, że prawdę lecą. Dorwać się do listy jakichś kombosów, bo naprawdę ja nie wiem, jak mi te ataki wygląda. Na przykład zrobiłem wcześniej w pewnym momencie taki atak, który był takim dobiegnięciem do tej listy, chyba taradując wszystkich po drodze. I z cięciem go, ale nie mam żadnego pojęcia, co ja zrobiłem, że to aktywowałem. Okej, dostałem paczkę, która regeneruje mi moją energię. Ziom mi wyjechał z bomby. A bo ten atak przed chwilą, który wykonałem, też nie miał. Ok,
A przed chwilą co zrobiłem z takim waleniem ostrzem przez to, to jest po prostu łatwe. A moje po prostu przez Y, to jest tyle. Dobra, i co? Aha, co, nie zgadnę, pewnie muszę rozwalić wszystko, bo inaczej nie wejdę. Jara, mogłem to zrobić. Mogłem go cichaczem rozwalić. Ja nie sądziłem, że mogę jeszcze to tak poprawić. Dosłownie jak już leciałem do niego na tym doładowaniu z Y-ka. To jest ta na temat, nie wspomniałem przed chwilą. Na tym doładowaniu z ciężkiego ataku leciałem, dopiero się zorientowałem, że mam tą opcję. Załatwiam go jeszcze po cichu. A, dobra. Co mam przeciąć ścianę? Discovered the entrance to the lab. Sending coordinates to your Soliton radar. Już sam jest. Super, jeszcze więcej kamer, tego potrzebowałem. Wyskoczył za tym. A w tym się z chęcią schował. Żeby mi jeszcze nie kupiła ta postać przez ten mój durny drążek. Raz na osłon. Świetnie. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right. Let's give it a shot. Okej. Okay. Z tego co zrozumiałem, to mogę chyba kontrolować tego minibota. Bajerów na dole. Pastę na górze. O, dziękuję! Right. I thought you said stealth ops were your specialty. God bloody damn it! Serio, znowu to? Idziemy dalej. Masz. Osz. Serio, właśnie na pysk, naprawdę. Miałem idealnie linię na tym zandacu i nie zaliczyło mi go.
Power Contra. Teraz jakieś kolejne są Raiden, if they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. Okay, kolejna kasenka. I co teraz? Co jest? Co jest? Nie spójrzcie się wszystkie na mnie, to w ogóle nie jest creepy! Co to jest, jakiś cybernetyczny mózg? Że nienawidzę, jak mi to fajnie wejdzie to podcięcie, ale oczywiście ja nic nie przymoczę, bo jestem jasny. Świetnie, kolega postanowił się ulotnić po prostu za się wciąż. Nie koniec. Zgarniamy. LOL? A mnie akurat zaszczyca i trochę ci. Is it over? For now, yeah. But that room. Those were cyborg brain casings. Da, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus. Are they making these kids into cyborgs? Wait. The cyborgs you've been fighting. They seem like they might be kids. You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So what? Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Ja, lepiej tak. Dobra, gdzie mam iść? Znajdę w kropce. Bo to jest jedyne miejsce, gdzie mogę zrobić cokolwiek. We don't want to risk harming any of the brains. Czyli co, ma się po prostu cofać, tak? Zajebiście. No i nie. Aha, nie, okej, okay, tutaj jest cały gecko. Dobra. A data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto Cyborg's heads from behind.
Then, an electric shock should knock them unconscious. Should. Biegi! Run! Okej, to chyba nie wyszło jak chciałem. Nie wyszło to. On nie, totalnie nie wyszło jak chciałem. Nie za poskarżę, pozwolicie? I am the jumping monkey. I got him. Figę masz. Jestem terminal, który mam otworzyć. O, tu jest skrzynia. Dla Raidena oczywiście. Tylko. I got him. Nic nie masz. Rajdu muszę przyjść. Też pusto. Też. Elo! Jest terminal, do którego mam się podpiąć. Tyle zrozumiałem z tej gadki. To kolejny ten magazyn. No boże, mam bombę. Nie wiem, czy magazyn to jest dobre. A kolejny. Proszę, dwa data storage znaleziono. To jest chyba start. Ja. Poważnie, co ja mam zrobić? Chcę mi po prostu rozwalić? Na razie dałem sam siebie rozwalić. Tak, kop dalej powietrze. Serio? Czemu nie weźmiesz kolejnego? Miałeś tam ze trzy obok siebie. Splendid! It is all ours! Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto Cyborg's heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Poprawka w takim razie. Ha, koleś totalnie olał, że ten bot se lata jak ze sraczką. Dobra, można i tak. Co teraz? Jak rozumiem, nie muszę jeszcze raz zbierać tego. Dysk udany. No nie, dysk jest zabrany. Okej. Okay. Kolejny archiv wpadł. Pewnie za rozwalenie iluś tam tym botem. No tego bez raid nie otworzę, jeśli nie będę grał Raidenem. A, są drzwi, dobra. Dobra, może wyjdź po prostu jak człowiek. Będzie o wiele szybciej.
co? Tutaj obok typa zaraz. A, okej, okay. Tu wskakujemy. To trwało 5 minut. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. Więc nasz pan. Jak to w ogóle widzi? Na tej łapie jest jakaś kamerka? Raiden, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs, guess who shows up? Patch it through. Right away. Sam? Then send us what you do have. You've already commenced the odd plan. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's wired straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to sit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Say what you have now, I'll destroy any unharvested inventory. Yeah? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here. For them, and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, yes. You'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh, okay, yes, Sam. Mistress. And America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Owszem, ale po nie, to raczej w kolejnym odcinku. Bo będę po tych potów nie rozwalał, że nie będę mieć tych burzek. Tego butami się zajmiemy. A właśnie, żebym nie zapomniał tej skrzyni w ogóle. Niby jak spadnie na ziemię, no to jest średnio użyteczne, ale nie to nie spadło na razie. Bo ciało zostało podbite do góry przez całe to cięcie. Aha, dobra. Czyli muszę mieć co najmniej na niebiesko, żeby był Blade Mode dostępny. Jesus Christ.
Nie ogarnę czasami jak reinterpretuję. Co się teraz... Dobra, nie, widzę, to nieważne, nic nie mówię. Nic nie mówię. Zabierzmy sobie skrzynkę. Nie mogę? A, czekaj, niebiesko. Oczywiście. Nice. Ulepszanie HP, to mi się podoba. Dobra, iść mamy w tamtym kierunku przez te drzwi. Jak je otworzę, to pewnie będzie checkpoint. Gdzie? Bad news, right? We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Okej, to mi się trochę nie podoba. No nie, bo tam widać, że jeszcze jest jakiś kawałek. O, widzę, Wilczek doszedł do gadania. Mapy oczywiście nie mam takiej normalnej, więc... No, trochę w ciemno, żegnam się z wami. Jak tam jest, jak tam się okazał, tam jest boss, nie? To się pochlasnął chyba. No ale trudno. Trochę fabuły poznaliśmy. Jeśli chodzi o Raidena, to niewiele. Dalej wiemy. No, przewróć. Ja niewiele wiem. Wy, jeśli są wśród was jacyś fani Metal Geara, to pewnie wiecie trochę więcej. Ja wiem tylko tyle, że Raiden w pewnym... W sensie, od pewnego momentu w Metal Gear Solid 2 grało się Raidenem do końca gry. I wiem, że chyba Raiden poznał kiedyś Big Bossa, ale... W sensie tego prawdziwego Big Bossa, a czy... Znaczy, boże, nie czy, tylko czy... Czy go Big Boss uczył, czy może on się... Czy on jakby patrząc po tym, co robi Big Boss, sam się po tym uczył, to nie jestem pewien. Czy w ogóle coś miało miejsce w tym temacie. Ale dobra, już bez żadnego przedłużenia, bo to jest takie moje gdybanie i powoli robi się z tego odcinek przedługi. Bo już mam prawie 54 minuty. Także teraz już finalnie żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Metal Gear Solid Rising Revengeance, w którym być może zawalczymy z kolejnym bossem, bo z tego co wiem, ta misja, czy ta gra ma 7 takich większych misji i co najmniej jeden boss jest w każdej. Ale co będzie dalej, to się za chwilkę, znaczy za chwilkę, później dowiemy, także już finalnie. Kolejny póki co tyle, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!